Czego uczy mnie Biblia w drugim liście do Tesaloniczan, pierwszy rozdział, 10 werset? Gdy przyjdzie w owym dniu, aby być uwielbionym wśród świętych swoich i podziwianym przez wszystkich, którzy uwierzyli. Drugi list do Tesaloniczan, 1:10. Mówi ten, który świadczy o tym, tak przyjdę wkrótce. Amen, przyjdź, Panie Jezu. Objawienie 22:20. Uwielbiony w swoich świętych. Wtedy Pan Jezus Chrystus będzie uwielbiony w swoich świętych. Nie tak jak teraz, w ich posłuszeństwie i służbie, ich świętości i owocach, ale w ich osobistym pięknie, odziani w biel i jaśniejący w naszej chwale. Będziemy cudownym świadkiem tego, co On uczynił z grzesznika i dla grzesznika, który Mu zaufał. Żaden skowronek nigdy nie wzbił się w rosisty poranek, by zaśpiewać swoją słodką pieśń z takim zapałem, jak ty i ja wzbijamy się na spotkanie naszego Pana w powietrzu. O moja droga wierząco w Chrystusa duszo, pomyśl o tym jako żywej rzeczywistości, a potem pozwól nadziei cierpliwie czekać na spełnienie. Amen. Przyjdź, Panie Jezu. Gdy przyjdzie w owym dniu, aby być uwielbionym wśród świętych swoich i podziwianym przez wszystkich, którzy uwierzyli. Drugi list do Tesaloniczan 1:10. Mówi ten, który świadczy o tym, tak, przyjdę wkrótce. Amen. Przyjdź, Panie Jezu. Objawienie 22:20.